Identyfikator podmiotu SCP-PL043. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekt jest aktualnie praktycznie niemożliwy do zabezpieczenia, wobec czego zostanie to dokonane dopiero po pełnym zbadaniu kompleksu. Wejście techniczne do obiektu strzeżone jest całodobowo przez 3 ochroniarzy. W piwnicy, w której znajduje się śluza, istnieje także komórka badawcza 27. Zakonspirowana jest ona jako posterunek ochrony ratusza. W mieście został także wzniesiony sektor mieszkalny 12, który jest wykorzystywany przez pracowników przydzielonych do SCP-PL043. Mobilne formacje operacyjne codziennie poszukują pozostałych 3 wejść do obiektu. Planowane jest przekształcenie kompleksu w pełnoprawną placówkę, jeśli zostanie on zbadany w całości. Do kompleksu mogą wchodzić wyłącznie grupy 5-osobowe, 2 naukowców, 2 strażników, 1 lekarz. W związku z niebezpieczeństwem w niektórych rejonach kompleksu, należy obowiązkowo wszystkich uczestników wyprawy wyposażyć w egzemplarze broni palnej krótkiej po uprzednim przeszkoleniu oraz liczniki Geigera, wodę i suchy prowiant. Lekarz musi posiadać przy sobie wystarczający zapas płynu Logola, który będzie mógł podawać przez określony czas odpowiedniej liczbie eksploratorów. Eksploratorów należy wyposażyć w kombinezony ołowiowe. W razie wyprawy do 4 pomieszczenia wymaga się również rozdysponowania wśród członków wyprawy słuchawek tłumiących, a do habitatu dodatkowo noktowizorów. Kategorycznie zabronione jest przywracanie zasilania SCP-PL043, wchodzenie na 5 piętro w 2 pomieszczeniu, wchodzenie do 5 pomieszczenia, usiłowanie otwarcia drzwi prowadzących do 6 pomieszczenia, wchodzenie w kontakt z istotami z 6 pomieszczenia bez zgody menadżera projektu. Rewizja numer 218. W roku 2009 zaimplementowano zrewidowany protokół SCP, który przekłada bezpieczeństwo wartościowych pracowników nad korzyści naukowe. Przyczyną wprowadzenia nowych procedur była niedopuszczalna liczba zgonów wewnątrz obiektu oraz przestarzałe metody eksploracji, którymi poddawano SCP-PL043. Powodem późniejszej implementacji nowego protokołu były długotrwałe badania metodologiczne, które minimalizowały szkody w zasobach ludzkich oraz specjalistyczne szkolenia pracowników przydzielonych do obiektu. Zgodnie z rewizją, od 1 stycznia 2009 roku w życie wchodzą następujące procedury. Eksploracje rejonów niebezpiecznych prowadzone przez mobilną formację operacyjną Alpha 18 mogą w razie odkrycia składów broni jądrowej dokonać ich rozbrojenia, a następnie zabezpieczenia do czasu podjęcia dalszych decyzji przez dowództwo O5. Wykorzystywanie pracowników z przydziału D nie może mieć miejsca w rejonach, które nie zostały zabezpieczone przez mobilną formację operacyjną Alpha 18 pod kątem znalezienia ewentualnych składów broni jądrowej. Utylizacja personelu klasy D zgodnie z rewizją powinna zachodzić w rejonach SCP-PL043, które pomimo dokonanej eksploracji mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla członków wypraw naukowych. Rejony zabezpieczone zostają połączone systemem komunikacji przewodowej. Telefony wewnętrzne, z którymi połączyć się można z komórki badawczej 27, odpornymi na działanie reflektorów ochronnych kompleksu. Skład wypraw badawczych zostaje powiększony o pracowników technicznych, celem dodatkowego poszukiwania mechanizmów mogących kontrolować reflektory ochronne kompleksu. Dystrybucja broni palnej krótkiej pracownikom wypraw naukowych może mieć miejsce wyłącznie po ich obowiązkowemu 6-miesięcznemu szkoleniu z zakresu poprawnego jej wykorzystania, którego pozytywne zakończenie musi zostać potwierdzone zdaniem egzaminu. Niezdolność do poprawnego używania broni palnej przez pracowników przydzielonych do SCP-PL043 stanowi podstawę ku odebraniu zezwolenia, a następnie przeniesieniu do innego projektu bądź wydalenia z fundacji. Po zakończeniu eksploracji
Pracownicy poddawani są specjalistycznym badaniom radiobiologicznym i ewentualnej terapii antymemetycznej lub ewaluacjom psychologicznym bądź psychiatrycznym. Opis. SCP-PL043 to podziemny kompleks znajdujący się na wysokości około 450 do 100 metrów pod poziomem morza. SCP-PL043 został zbadany zaledwie częściowo, szacunkowo w niecałych 3%. Mapy kompleksu informują, iż łączne pole wszystkich pomieszczeń użytkowych wynosi około 12 miliardów metrów kwadratowych. Długość SCP-PL043 to w przybliżeniu 20 km, a szerokość około 50 km. Do tego dochodzi suma pól wszystkich 12 pięter. Obiekt znajduje się pod terenem właściwym otaczającym miejscowość. Pracownicy z upoważnieniem poziomu 3 i wyższego mogą poznać dotychczasowe rezultaty prób oznaczenia lokalizacji obiektu na mapach geograficznych po przedstawieniu odpowiedniego wniosku menadżerowi projektu. Doktor habilitowany Wejście konserwacyjne do kompleksu zostało odkryte w roku 2004 w piwnicy ratusza w wyżej wymienionej miejscowości przez architektów, którzy dokonywali pomiarów budynku, by w przyszłości rozszerzyć go i poddać wymaganym pracom technicznym. Fundacja weszła w posiadanie tych informacji, kiedy algorytm przeszukujący wybrane źródła informacyjne w Polsce odnalazł artykuł, który miał następnego dnia zostać wydrukowany w prasie lokalnej. Fundacja wstrzymała wydruk artykułu do czasu weryfikacji natury obiektu, a kiedy potwierdzone zostały jego właściwości anomalne, media oraz osoby zainteresowane tematem zostały od niego odwiedzione. Najistotniejsze odkrycia eksploratorów kompleksu miały miejsce przed rokiem 2009. Aktualne badania prowadzone są w tempie znacznie wolniejszym, ponieważ wykorzystuje się zrewidowane procedury bezpieczeństwa, które nacisk kładą na zachowanie zdrowia i życia przez eksploratorów. W związku z tragiczną wyprawą doktora Popielnickiego i treścią odzyskanego dziennika naukowca, wejście do tunelu na 9 piętrze zostało zablokowane w dniu implementacji zrewidowanych procedur bezpieczeństwa. Śledztwo. Zewnętrzne badania SCP-PL043 skupiały się głównie na jego znaczeniu w czasie II wojny światowej, jako że według wielu analiz właśnie w tym okresie był on najaktywniejszy. Nie pozostawiono jednakże bez odpowiedniego śledztwa powiązania samego ratusza oraz pracowników urzędu. Samo miasto w czasie II wojny światowej było przez wrogie armie traktowane jako nic nieznaczący przystanek, który zamieszkiwali jedynie rolnicy. Miejscowość ta nie stwarzała żadnego zagrożenia wobec okupantów. Jednakże lata wcześniej, w roku 1932, dowództwo Wojska Polskiego sporządziło projekt o nazwie Efekt Domina, który był utajony do stopnia, przez który nawet fundacja nie była świadoma istnienia planów. Sama dokumentacja projektu wydaje się niekompletna i lakoniczna w dobroży słów, a osoby mające nim zarządzać w istocie nosiły nazwiska od dawna nieżyjących. Najważniejsze informacje, jakie zdołano pozyskać na temat projektu. Zakładał wykorzystanie najnowszej technologii GHG, skrótowiec ten pozostaje niewiadomą, w miejscu o największym potencjale. Jego ukończenie przewidywane było na rok 1946, a w związku z wojną ten czas się wydłużył. Przygotowanie miejsca pod kompleks rozpoczęły się w roku 1923, jednakże wtedy GHG nie było jeszcze gotowe do użytku. W roku 1950 kompleks został ukończony, ale tego samego dnia doszło w kompleksie do katastrofy, porzucono projekt, a kompleks zamknięto. W czasie trwania wojny najprawdopodobniej wzmożono pracę nad projektem, ponieważ jego dowództwo było skore zakończyć wojnę przy jego wykorzystaniu. Według wielu raportów, mieszkańcy w latach 1923-1950 wielokrotnie skarżyli się na trzęsienia ziemi w okolicy, nieznane światła na niebie, buczenie, a także niezrozumiały nieurodzaj pól znajdujących się nad kompleksem. Według wielu archiwów, wejście do ratusza jest zaledwie jednym z czterech i nigdy nie było wykorzystywane, ponieważ miało charakter wyłącznie tunelu konserwacyjnego.
Inne wejścia mają znajdować się w miejscowościach oraz zapis z eksploracji SCP-PL043 już wkrótce pojawi się u mnie na kanale.